Siemka. To ja. Tak. Zmieniłem trochę nazwę kanału. Ja to dlatego, że chcę tutaj robić jedną rzecz teraz, to czy nie jedną, ale raczej najwięcej będzie właśnie tylko Minecrafta na tym kanale. Na streamach będą tylko inne rzeczy. No i zrobię tutaj odświeżoną wersję tego tutoriala z komendy. Dla wersji 1.17.1, znaczy to jeszcze będzie działać wszystko od wersji 1.13 do najnowszej, więc nie poniżej 1.13. Na poniżej 1.13 to był tam jeden film na kanale już wcześniej z poradnika z komend. Nie był pełny, ale miał tam większość komend. Tak, dobra. Ten poradnik będzie dokładniejszy, on będzie w serii i w pierwszym odcinku będziemy mieli takie najbardziej podstawowe komendy, najbardziej podstawowe rzeczy. Command block. Skąd wziąć ten blok? Wszystko tutaj nie ma. Jak wziąć tu i piszcie command block, nie znajdzie. No to jest akurat proste. Give mopa player command block. Dostajecie wtedy. Czyli komenda give. Dopiszcie komu swój nick na przykład, albo po player to jest gracz, czyli ty, najbliższy gracz, małpa A, czyli wszystko, włącznie z mobami, małpa A, wszyscy gracze, małpa R, losowy gracz i małpa S, czyli no ty, osoba wywołująca komendę. Lepiej małpa podawać. I tutaj dajecie przykład, nie wiem, jakiś się bolt. Dostajecie. Się. Tutaj mamy komendę spawn point. Najbardziej podstawowa komenda, znaczy nie najbardziej, ale jedna z podstawowych. Czyli tam ustawiasz spawn point, na przykład musik spawn point małpa p. Po prostu piszę i to będzie zdrowym spawn point na bloku, który patrzycie. Czy jak chcę mieć spawn point na tej skrzyni, to spawn point i mój nick. Piszę, że mi ustawił tutaj spawn point. Teraz się zabiję. No i się zrespiłem w pobliżu. No i ta komenda. Tutaj możecie też zrobić tak spawn point. Kto? I gdzie? Czyli są koordynaty. Jak możecie zaznaczyć koordynaty pod przyciskiem F3? Jeżeli po kliknięciu F3 nic się dzieje, albo coś dziwnego się dzieje z laptopem, to jeżeli na przykład na laptopie jesteście, bo na PC to nie ma problemu. A na laptopie potrzebujecie jeszcze przytrzymać przycisk FN, czyli FN plus F3. Ale dobra. Co koordynacji. Jest spawn point i tam pójdę się zrespić. W górę. I proszę, jestem u góry. Okej, dobra, co dalej? Czyli to jest pierwsza komenda spawn point. Pisze będzie oczywiście dalej. Game mode. To jest jedna z najbardziej podstawowych właśnie komend, tak samo jak spawn point, ale nawet bardziej podstawowa niż spawn point, bo no, po prostu częściej używano moim zdaniem. To zmienia tryb gry. Game mode. Macie tutaj adventure, creative, spectator, survival. Więc creative to kreatywny. Survival, tryb survival, adventure to przygodówka i spectator to jest widz. Na przykład spectator chcę wpisać. Jestem w trybie spectatora. Okej. Okay. Game mode creative na przykład. Jestem w kreatywnym. No a tu survival. Dobra. Game mode. Survival mode player. Musicie w comment bloku, jak chcecie, musicie dopisać zawsze komu. Bo inaczej nie zadziała. I nie można wchodzić w comment bloki na trybie innym niż kreatywny. Tutaj co mamy? Game rule. Czym jest game rule? Game rule, jak sama nazwa mówi, zasada gry. No i po prostu ustawia zasady gry, na przykład czy ma padać deszcz na świecie.
czy dały się spawnować moby, czy po śmierci zachowa się ekwipunek. W tym wypadku jest Keep Inventory, czyli Keep Inventory to jest Game Room Keep Inventory, to znaczy, że się zachowa po śmierci ekwipunek, albo nie zachowa. I w zależności co wpiszecie, true albo false, to znaczy fałsz albo prawda, no to co się staje, czy to się staje, czy ja. Czyli Keep Inventory false znaczy, że po śmierci będą wypadać rzeczy. Pyk jest. I teraz kill. Wypadło. Obyd blok wypadł. True. I się zabije. Nie wypadł, jest dalej w pipunku. Dobra. Więc to już jest proste. Teraz z tych najbardziej podstawowych game rule'ów. To Keep Inventory. Bo te wszystkie będą w opisie. Comment Block Outpad. Drugi Comment Block Outpad, on ogólnie robi coś takiego, używa tych wiadomości od Comment Blocka, tych tu. Dalej. Co jeszcze było? Mob Griffing, czyli że Creeper na przykład nie mogą wysadzić. Dumo Blood, czyli że leci lód z mobów po tej śmierci, i Dumo Spawnik, czyli że się spawnują. Duoder Cycle, czyli że się zmienia pogoda. Duo Daylight Cycle, czyli że się zmienia poradnia. Dalej mamy Time. Komenda Time, jak sama nazwa wskazuje, właśnie tak jak przy Game Rule'u, zmienia czas. Czyli Time Set Night zmieni tam czas na noc. Jest noc. Time set day na dzień. Time set noon na południe. I time set midnight na północ. Daję sobie cały dzień. Co robię szukaj na time? Time add, czyli ile czasu chcemy dodać? Nie wiem, 100, 1000. I to tyle się przesuje słońce. Time query. Time query mówi, jaki aktualnie jest wartość czasu. Okej. Okay. Czyli aktualnie jest 2000. Time set. No to jest ustawianie te. Day. Coś się przesunęło. Dobra. Tyle zasadniczo z timeset i z time ogólnie. Więcej tutaj nie ma nic do powiedzenia, to jest bardzo prosta komenda. Bardzo często używana. Bo na przykład jest noc, potwory się respę, wpisujesz timeset day. Dobra, weather. Co robi weather? No, zmienia pogodę, proste. Dobra. Weather, thunder. Proszę, jest burza. Piorunnik może walnie? Nie, nie walnie piorunnik. Ale możemy weather clear, czyli czyste niebo. Weather thunder, burza. Weather rain, zwykły deszcz. Nie da weather clear. Żeby nie przeszkadzało, to też jest bardzo często używana ta komenda w mapach, że troszkę burza była w horrorowej mapie. Albo po prostu na survivalu, jak ktoś nie chce mieć burzy albo deszczu. Okej, okay. I teraz przykład, na koniec odcinku będę robić czasami takie przykłady, myślę. To będzie przykład do Game Rule. I tutaj tak. I tutaj widać, że trochę nas spamowało tym, nie? I to może wkurzać. Bo bardzo dużo tego jest, bardzo dużo zasłania. Jak piszemy Game Rule, comment block outpad, false. Tego już nie będzie. No. Nie wyleciał lód, bo jest game rule. Dumo blood false. Jak tam true. To już leci lód. No.
Ja mam nadzieję, że taki poradnik Wam się spodobał, że takie coś Wam się spodoba ogólnie. Że jakieś wyświetlenia to przybędzie, jakieś dane to wyświetlenia jakieś porządne, a nie jakieś dziedzictwo. Bo myślę, że takie coś jest bardzo przydatny, taki film. Jak się uczyłem komend, to też z takich korzystałem, więc no, polecam zasubować kanał, wtedy będziecie mieli powiadomienia. Dobra. Następny odcinek będzie prawdopodobnie z komendy Summon. Ale jeszcze nie jestem pewien, jakoś sobie zaplanuję. Kiedy będzie, prawdopodobnie taki film będzie co 2 dni lub co 4 dni wlatywał. Jakoś tak, jakoś będę wlatywały takie filmy. Dobra, no to subskrybujcie, dziękujcie. Na Discordzie możecie wbijać, jak macie jakieś pytania tam, żeby zadać, bądź w komentarzach. Dobra, to pa.